No dzień dobry, jest niedziela, ja właśnie szykuję sobie menu na cały tydzień, żeby pojechać na zakupy i wszystko naraz kupić, żeby to było przemyślane, żeby nie zmarnować jedzenia i żeby wydać te 70 ustalonych złotych, o których mogliście się dowiedzieć w poprzednim filmie. W tym roku mam taką misję, żeby używać swoich książek kucharskich, bo są piękne i mają fajne przepisy, więc dzisiaj jest jadłonomia, R-Vegan, ciasto, ciastka i takie tam oraz Vegan Banda. I teraz tak, na początku zrobiłam sobie menu, potem wypisałam wszystkie produkty, których potrzebuję, poszłam do kuchni, sprawdziłam, zrobiłam listę, no i jadę. Wróciłam z zakupów i wyszło mi ponad 80 zł, ale wiecie, ja tylko próbuję wydawać 70, a nie, że muszę wydać te 70. Paragony odwracam na drugą stronę i używam ich jako kartki, pamiętajcie. Na jutro mam zaplanowane dwa przepisy z jadłonami, jest to pasztet z soczewicy i zupa z buraków. Poza tym mam carbonarę i naleśniki oraz ciasto z odpadków. No i patrzcie, to nie wygląda zbyt eko, nawet się trochę wstydzę, ale ten film powstał po to, żeby wam pokazać, że nie trzeba się wstydzić. Bo to o to chodzi, żeby się nie załamywać, tylko widzieć plusy. I ja widzę plus w tym ohydnym, starym buraku. Dobrze, że jesteś, buraku. Zaczynam od zupy z buraka i to jest taka ekstra informacja, nie wiem czy ją zobaczycie, ale to jest nawet nie próbuj wkładać do piekarnika tylko trzech buraków i zrób chociaż jakieś ciasto albo inną rzecz. Więc ja piekąc trzy buraki wstawię również pasztet i ciasto, także to trochę potrwa. Ale to jest mega, co, że ktoś tak napisał? Szanuję to, szanuję tą książkę, jadłonomia. Zrobienie tego pasztetu zajęło mi z 10 minut, nie wliczając oczywiście żadnych gotowań kaszy, ale już na surowo jest taki pyszny, że wsadzam go do piekarnika i czekam, jaki będzie pyszny jutro. Z racji tego, że jest to nowy film, to tylko przypomnę, już więcej nie będę tego pokazywać, ale swoje jedzenie zabieram w plastikowych opakowaniach z Ikei. Wszystko trzymam w tej torbie, ona jest z AliExpress i mam już ją wiele, wiele lat i na pewno będę miała dłużej. To jest nowość na kanapki oraz na ciepłą herbatę. To nie jest termos, ale no tą herbatę chwilę trzyma, a później jak ją wypijam w pociągu, to następnie wlewam sobie tam wodę. Także tak się prezentują rzeczy na jutro. Owoc obowiązkowy, pasztet do kanapek, ciasto z odpadków, zupa z buraków i carbonara. Okej, możecie uznać, że jestem szalona, ale będę robić pierogi, ponieważ rozmroziłam ciasto. Magda Gessler byłaby zła, ale rozmroziłam ciasto na pierogi ze świąt. Znalazłam w zamrażalniku szpinak. To jest końcówka wczorajszego jogurtu, który wykorzystam do tego farszu. No i kupiłam fetę, więc w sumie to jest zero waste, bo wykorzystuję, nie marnuję. Pierogi zrobione, idę robić pizzę śniadaniową. Kilka osób pisało mi, że za 70 zł to się nie da zrobić nic. A da się bardzo dużo. Ja na przykład teraz zrobię pizzę tylko dlatego, że chcę wykorzystać wszystko. I wykorzystam mąkę, wykorzystam boczek, bo inaczej bym go wyrzuciła po karbonarze. A jest pyszna. Co prawda nie mam przepisu, bo dziewczyny z burczym w brzuchu usunęły swój przepis, ale postaram się jakoś go zrobić z pamięci. A dodatkowo jak pizza będzie się robić w piekarniku, to wsadzę również pasztet, bo ten z niedzieli smakował wszystkim, już go prawie nie ma. Także tak, to są trzy składniki, no i soczewica to zaszalałam, bo zrobiłam jej za dużo. No także ją też wykorzystam po prostu przy okazji. Ciasto składa się jedynie z wody i z mąki, ja zrobiłam z jednej szklanki mąki i po prostu na oko z wody. Teraz rozwałkowuję, wsadzam samo ciasto na chwilę do piekarnika tak, aby się zarumieniło i później dodaję dodatki. Zawsze mówiłam, że z chłopakiem kucharzem nie zginę i to prawda, bo bez przepisu nawet sobie poradzę. Dzięki niemu. Także na jutro, poza wczorajszą zupą i jutrzejszą pastą jajeczną, mam pyszną pizzę śniadaniową, którą dzisiaj zjemy w połowie, naleśniki, które już prawie wszystkie zjedliśmy, ale jeszcze uratowałam na jutro, no i ciasto z odpadków, które też zostało już, tak wiecie, trochę. I teraz znowu musimy przejść przez miasto po prostu plastiku, a tutaj jest mleko, żeby zrobić kokosanki z Vegan Bandy. No i tak to jest, że jak się nie kupuje na zapas, to nie ma się mąki ziemniaczanej, którą się używa rzadko i trzeba dodać zamiennik, jakim jest budyń. Tak się dowiedziałam i wyczytałam z internetu. Jedynie się nawkurzałam, bo ogólnie w przepisie Vegan Banda była miara na filiżanki. Kto odlicza na filiżanki? Ja mam jakąś filiżankę, ktoś inny ma inną filiżankę, odlicza się na szklanki. Także wyszło coś takiego.
Później dodałam trochę wody, więc wyszło tak, ale próbowałam jeszcze robić jakieś kulki. No nie wiem, wsadzam to na 25 minut do piekarnika i zobaczę, ale jestem taka zła. Jednak kokosanki wyszły ok i moje zdenerwowanie nie było potrzebne. To jest zapiekanka, która podobno na drugi dzień jest lepsza, więc spoko. Wezmę sobie kawałek, a reszta zostanie na obiad. Miałam zrobić również dzisiaj paprykarz od Ery Vegana, ale to nie ma sensu, ponieważ jest jeszcze dużo pasztetu. Także tak właśnie. Będzie jeszcze zupa buraczkowa, bo to już jest jej ostatni dzień. I pierogi też będą, bo zostały. Nowy dzień, nowa ja. Znowu dużo plastiku, ale też dużo nie plastiku. Bo opakowania to mąka, cukier, olej, ale robię swoje mleko z musu kokosowego. Mam tutaj orzechy kupowane na wagę. Mam pakowane luzem marchewki, przyprawy. I tutaj na przykład robię swój cukier waniliowy. Dodaję cukier i laski wanilii i jest na bardzo długo. Także tak się prezentuje zbiór rzeczy na ciastka marchewkowe, bo ja zawsze potrzebuję mieć ciastka i te będą na dwa dni. Przepis jest od Ery Vegana, co prawda nie z książki, dlatego mam tu przepisnik, na którym jest ten przepis, bo przepis jest ze strony. Stronę w ogóle lubię bardziej niż tą książkę. To są w ogóle ciastka, które robiłam kiedyś praktycznie codziennie, od których się uzależniłam, bo są przepyszne, więc musicie ich kiedyś spróbować. Za chwilę zabieram się za burgery wielowarzywne od Ery Vegana, ale najpierw będę gotować ciecierzycę, ponieważ na piątek robię falafele od Jadłonomi. Jestem w ogóle w szoku, że o tym pamiętam, bo zawsze zapominam i potem nie mogę robić tych przepisów z ciecierzycą ugotowaną, bo zapominam ją wstawić wcześniej. Oczywiście chodziło mi o to, że będę ją moczyć, a nie gotować całą noc. Wszystkie składniki na burgery już mam i co chciałam powiedzieć, to to, że w tym miesiącu, w tym tygodniu, sos sojowy i kasza jaglana to życie. Zauważyliście, że w każdym przepisie jest? I co jest najważniejsze, kaszę jaglaną, przepisy znalazłam tak, żeby kupić całą kaszę jaglaną i całą wykorzystać, więc 3 albo 4 torebki wykorzystałam na raz. Poszedł też olej, no to wiadomo, buraki i inne rzeczy to się kupuje na sztuki, ale sos sojowy też wykorzystałam prawie cały, bo jeszcze tam używałam go do innych rzeczy, także fajnie, podoba mi się takie kupowanie. Opakowanie po kaszy jaglanej pocięłam i mam kartki na najbliższe 2 dni pewnie, bo ja bardzo dużo piszę. Wyszło super, wkładam do piekarnika. Burgery gotowe i są o wiele łatwiejsze niż te, którymi się wszyscy zachwycają z Jadłonomi, więc one są na jutro oraz ciastka. Ciastka już są prawie wszystkie zjedzone, ale wstyd. No ale do tego na jutro będzie jeszcze kasza manna, taka z mojego mleka kokosowego, z kokosem, z kiwi i z bananem. W sensie całkiem przyjemnie, ale już nie będę jej wam pokazywać. Ostatni dzień, dzisiaj robię falafele, przez noc namoczyła mi się ciecierzyca, więc idę robić. Falafele skończone, na jutro jeszcze będą ciastka, kasza manna znowu i takie tam. Teraz idę to podsumować wszystko, no i tyle, do zobaczenia z twarzą. No dobra, to tak jeszcze podsumowując, bo już widzę po prostu te komentarze, to nie jest zero waste, to nie jest zero waste. No tak, bo tam jest dużo plastiku i w ogóle tam jest trochę mięsa, ale dostaję bardzo dużo informacji od znajomych, że kurczę, jak być zero waste, kiedy jest tyle plastiku i wszystko jest w plastiku z jedzenia. I ja chciałam tym filmem pokazać właśnie, że nie zawsze chodzi o takie stuprocentowe niwelowanie plastiku, tylko o to, że super jest wziąć luzem owoce i warzywa, super jest znaleźć coś w szkle zamiast w plastiku, super wziąć i to wszystko wykorzystać naraz. Super zrobić sobie listę i nie zmarnować jedzenia. Więc bardziej o to mi chodziło i proszę mi tutaj nie komentować, że okej, umowa? Także tak, to było jedzenie, które zrobiłam za 80 zł i miałam też jeszcze do wykorzystania rzeczy w domu, więc to nie było tak, że wszystko kupiłam. No ale to też jest super, że trzeba iść do kuchni i sprawdzić, co tam się znajduje. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć, że zrobiłam tego jedzenia bardzo dużo. Strasznie boli ręka. Strasznie dużo jedzenia. Ja to też rozdawałam swoim bliskim, bo ja lubię tak robić. Także gdybym miała zrobić tak tylko dla siebie, no to to by mi starczyło na 2 tygodnie. Tak więc wyszło mi 35 zł, gdybym robiła tylko sobie. Więc myślę, okej. Także wszystkiego życzę wam dobrego, buziaczki, całuski. Bądźmy tutaj dla siebie bardzo mili i nie bądźmy fanatykami zero waste'u, proszę, bo bardzo mi się to nie podoba. A to moje miejsce.
w necie. Także buziaczki, całuski, subskrybujcie, komentujcie, róbcie co tam chcecie. Zapraszam na bloga, bo na blogu będą przepisy. A też postanowiłam... O, matko, moja ręka. Też postanowiłam, że... bardzo Was interesuje to, jak żyć za 70 zł, więc na Instagramie będę dodawać raz w tygodniu moje menu i koszty tego przedsięwzięcia, a raz na miesiąc na blogu w podsumowaniu będę dodawała, jak mi tam idzie, czy coś kupiłam, czy nie, także myślę, że będzie fajnie, zapraszam. No to buziaki, pa!